Wojskiego, liderów centralnych, lidera pierwszego zabłoka z Gdyni, lidera panią Annę Gańską-Olimpijską z Bytowa oraz lidera Bogdana Adamczyka i wszystkich gości, wszystkich państwa. Tina Turner. Dziękuję też specjalnie przygotowane na to spotkanie. Wszystkich tych, którzy zdecydowali się przyjść na spotkanie z nami, no to też nie chcę powiedzieć, że tylko ze mną. Moja wizyta tak naprawdę ma zainicjować budowę komitetu czy koła na terenie Bytowa i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy przyszli z taką intencją przyłączenia się do nas, ale chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć niż to, co wynika z przekazu medialnego, to mam nadzieję, że wyjdą stąd usatysfakcjonowani i w przekonaniu, że dobrze wybrali, dobrze zadedykowali trochę czasu swojego prywatnego. Jest razem ze mną pan Grzegorz Bąk, który jest koordynatorem całego okręgu gdyńskiego, który już był witany. Jest również ze mną pan Mariusz Pankowski, który jest koordynatorem okręgu gdańskiego. Partia w tej chwili jest w budowie. Budujemy struktury w oparciu o okręgi wyborcze, dlatego są dwaj panowie z Trójmiasta, miasta, którzy ze mną przyjechali. I to jeśli chodzi o gości, czy też skład, którym do państwa przybyliśmy, no oczywiście witam i dziękuję bardzo pani Annie za zorganizowanie i również panu Mieszkowskiemu za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. I z drugiej strony mamy największą partię opozycyjną, która robi wszystko, żeby nigdy nie mieć szansy na uczestniczenie we władzy i przejęcia rządu w Polsce. Tkwimy tak od kilku lat w wojnie polsko-polskiej, która może jest bardzo taka krwista i plastyczna, szczególnie jak oglądamy telewizję, ale kiedy zapytamy się siebie samych, a co z tego wynika dla przeciętnego Polaka, to okazuje się, że nic z tego nie wynika. I my z tą tradycją, tworząc nasze środowisko, z tą tradycją chcemy skończyć. Chcemy odejść od takiego uprawiania zapasów, kto silniejszy i kto komu przyłoży, i przejść do szukania większości w Sejmie na rzecz zmian różnego rodzaju ustaw, czy zmian rzeczywistości w poszczególnych dziedzinach naszego życia, tak aby obywatelom się po prostu lepiej żyło. My dzisiaj to budujemy w oparciu o grupę 17 posłów, kilku europosłów, odwiedzając takie miejsca jak dzisiaj Bytów, przekonując Polaków, że jesteśmy realną alternatywą dla tych dwóch partii i z drugiej strony, że jesteśmy formacją otwartą na współpracę i nie będziemy koncentrować się na właśnie stroszeniu piór czy strojeniu min. Będziemy się bardziej koncentrować na szukaniu rozwiązań, problemów, którymi dzisiaj Polacy żyją. I mieć dzieci, tylko że przy takich warunkach, jakie dzisiaj państwo im szykuje, czy też proponuje, oni na te dzieci czasami ich po prostu najzwyczajniej nie stać. A więc ta baza materialna, baza bytowa dla młodych ludzi, niezależnie od pracy, jest również naszą troską i też będziemy przygotowywać pewne rozwiązania, proponować pewne rozwiązania, aby można było młodym ludziom jako przyszłości naszego kraju, naszego narodu ułatwić stan. Dlatego są z nami tu państwo, którzy są mieszkańcami Bytowa. Oni będą animować całą działalność naszego środowiska, naszej partii, państwa mieści. Serdecznie, natomiast ja jako regionu to absolutnie nie czuję się liderem. Natomiast czuję się osobą taką, która jakby zainicjowała to spotkanie, które dzisiaj tutaj jest, z czego bardzo się cieszę i chciałabym w tym miejscu podziękować bardzo serdecznie panu posłowi Pawłowi Poncyluszowi za to, że nas tutaj odwiedził, że zechciał przyjechać do Bytowa.
No i za to, że możemy tutaj tworzyć strukturę nowej, mam nadzieję, partii, która jak najszybciej powstanie i będziemy mogli tutaj Bytowie jednoczyć środowiska. Bo proszę Państwa, największą bolączką Bytowa, powiatu bytowskiego, z tego, tak jak sobie ja tu myślę, jest to, że jesteśmy podzieleni. Że środowisko takie centroprawicowe, nieskrajne, jest podzielone. I mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie takim zaczynem, dzięki któremu po prostu uda nam się zjednoczyć. I nie chcę tutaj używać słowa walka, absolutnie, bo my nie chcemy z nikim walczyć. Chcemy się jednoczyć i chcemy właśnie budować porozumienie, proszę Państwa. Porozumienie między społecznościami, między lokalnością i między tymi, którzy chcieliby coś powiedzieć, mają coś do powiedzenia, chcą coś zrobić dla dobra naszego miasta i naszego powiatu. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Aniu. Proszę o zabranie głosu kolejnego naszego lidera. Dzień dobry Państwu. Ja również chciałbym podziękować Panu posłowi za przybycie do naszego miasta. Myślę, że bardzo wiele dzięki temu mogliśmy poznać spraw ogólnopolskich, które znamy tylko z telewizji, a które tak naprawdę nas wszystkich dotyczy, chociażby sprawy programu prorodzinnego. Sam mam czworo dzieci i wiem, jakie są problemy w tej materii. Pan poseł mówi bardzo wiele o pracy, którą trzeba wykonać. O pracy, którą trzeba wykonać, aby zlikwidować wojnę polsko-polską. Ale ona musi się odbyć od podstaw tutaj w regionie. Dla nas nie tylko Polska jest najważniejsza, ale województwo pomorskie i Bytów jest najważniejszy. Ja reprezentując porozumienie lokalne, chciałbym dodać, że nasze stowarzyszenie właśnie idzie w takim kierunku. Otwieramy się nie tylko dla Polski, Polska jest najważniejsza, ale także słuchamy innych głosów i chciałbym dodać, że to, co dzisiaj usłyszeliśmy od Pana Pawła Poncyliusza, jest bliskie również naszemu sercu, a czas pokaże, czy uda się nam zbudować naprawdę. Ja bardzo wierzę w to, że uda nam się zbudować silną grupę, żeby to będzie jednym z mocniejszych ośrodków PJM w naszym województwie i nasz głos będzie słyszalny. Ale żeby tak się stało, to właśnie musimy, jak Pani Ania mówi, zjednoczyć się, usiąść do stołu i porozmawiać, co dla nas jest najważniejsze. Wspomniałem przed momentem. Może nie tyle pytanie, czy po prostu rozważanie o miejscu waszym na scenie politycznym. Niewątpliwie fenomen Lecha Kaczyńskiego, jego osobowość długo nie będzie zniszczalna. On jednak kierował się w swojej pracy, w swojej teorii pewnymi realiami, prawdą, uczciwością. Wy wszyscy wychowywaliście się jednak pod jego skrzydłami na tych wartościach, które on reprezentował. Tutaj przed chwilą koleżanka liderka tego ruchu wspomniała, że tak by sobie życzyła, by zaistniała jedność, by zaistniało wspólne działanie, jakieś, powiedzmy, wspólne cele. Przykro mi mówić o tym, ale systematycznie wszyscy podcinaliście konar potężny, na którym siedzieliście i na którym się wychowywaliście w tej ideologii. Pierwsze rzuty to, jak sobie przypominamy wszyscy, tam Mężydło, Sejm wspomniany, Marek Jurek i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie budzi właśnie tutaj wątpliwości o to miejsce na scenie politycznej? Do chwili obecnej jestem sympatykiem oczywiście, byłem i jestem sympatykiem PiS-u. Dopóki nie upuściliście w tym najbardziej newralgicznym czasie
szeregu wpisu krytyka zabiegła, zajadła, kierowana przez opozycję, nic nie znaczyła. Ona była pusta. Dopiero z chwilą waszego odejścia, z chwilą osłabienia systematycznego właśnie tego wpisu, zaczęły się podważać wszelkie struktury, zarówno powiatowe, wojewódzkie, PiS-u i w tej chwili jestem daleko idący dystans. Czy nam się uda? Czego nam Pan życzy? Mam nadzieję, że się uda. Czy po to jestem tu dzisiaj w Bytowie, po to będę w dziesiątkach kolejnych miast, moi koledzy w kolejnych miastach. Po to, żeby przekonać do tego, że my mamy pewną ofertę. Jeśli ktoś mówi, że myśmy na karierę odeszli, albo karierę chcieli zrobić w partii, no to trzeba sobie znowu powiedzieć o pewnych podstawach. No bo pytanie jest po co? Po co ktoś jest w partii? Po co, jeżeli ktoś gdzieś pracuje, działa w jakiejś organizacji, no to ma taką potrzebę ścieżki kariery, tak? Czy tej drabiny, po której się wspina. Czy to będzie drabina społeczna, ma każdy z nas ambicje, żeby być o ten szczebelek wyżej niż jest dzisiaj. Czy to będzie kwestia kariery zawodowej, czy to będzie kwestia kariery społeczno-politycznej. To nie jest nic nagannego, a my byliśmy żegnani z PiS-u w kategoriach karierowicze. Chcieli władzy. Bardzo przepraszam. Na tym polega polityka. Jeżeli ktoś się spotyka w polityce, żeby pograć w szachy, to idzie do klubu szachowego, a nie do partii politycznej. Więc tutaj nie oszukujmy się, nie udawajmy dziewic, że tutaj wszyscy przyszli po to, żeby oddać ostatnie swoje soki witalne na rzecz pewnej intencji. Czy też pewnego poglądu, czy pewnej idei. Po drugie, myślę, że też nie zaprzeczy Pan, że i Anna Kruzik-Rostkowska, i ja, i Elżbieta Jakubiak naprawdę daliśmy z siebie wszystko w czasie kampanii wyborczej. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy ona była udana, są tacy. Nasi koledzy, którzy zostali w Prawie i Sprawiedliwości, potem najpierw nam gratulowali, mówili, świetnie, świetna robota, w końcu ktoś tak dał poweru Jarosławowi Kaczyńskiemu, w końcu miał trochę inne notowania, to dzisiaj są pierwszymi, którzy wytrząchają garścią i mówią zdrada, to oni tam knuli, oni już tam spiskowali od dawna. Zresztą sam Jarosław Kaczyński twierdzi, że od marca ten spisek trwał. No to ja mogę tylko powiedzieć tyle. No, jeśli 36% w kampanii prezydenckiej dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości było mało, było klęską, to jak ocenić 23% Prawa i Sprawiedliwości na poziomie wyboru do sejmików wojewódzkich w kampanii samorządowej? Polska jest najważniejsza, tak sama na to wskazuje, to ugrupowanie działające na rynku krajowym. Do czego tak naprawdę jest Wam potrzebne to porozumienie z tą partią? W jaki sposób chcecie tutaj realizować plany tej partii? Wszyscy się nas poprawią, prawda? Dlaczego to porozumienie jest najważniejsze? Już odpowiadam. Wydaje się nam, że Bytów posiada pewną sferę, pewną przestrzeń, która jest niewykorzystana. Mianowicie w Bytowie mamy tylko jedną partię tak naprawdę. Tylko jest Prawo i Sprawiedliwość, która ma większość w Radzie. Platforma Obywatelska, która ma większość w Radzie z 12 radnych. I tak naprawdę PiS w Bytowie, może ktoś się urazi, ale nie istnieje. Dwóch radnych w porównaniu do Platformy znaczy niewiele, a jest to przecież partia. I wydaje się, że jest miejsce na wykorzystanie tego. Ponadto stowarzyszenie ma też pewne ograniczenia, prawda? Możemy się, nazwę tak to kolokwialnie, bawić się w politykę, ale tylko na rynku lokalnym, w powiecie, w gminie, a partia daje taką możliwość i zawsze możemy
znaleźć taką osobę, którą możemy próbować